Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. 70. odcinek podcastu. Jubileuszowy. Jubileuszowy odcinek Pasyna Eurofriki. Bardzo lubię siódemkę, to znaczy, że też lubię 70. To będzie mój ulubiony odcinek. Ja też, to jest moja numerologiczna liczba. Tak? Tak. Patryk Sobotka. I Maciek Duczyński. Wasi ulubieni neuroterapeuci. I dzisiaj, słuchajcie, temat zdrowia. Ogólnego podejścia do zdrowia, o którym po prostu bardzo szybko zapomina. Maciek, mówisz, że jakieś przykminy jakieś miałeś ostatnio. Tak, ostatnio spędza mi prawie sens powiek. Hehe, bo zaraz to wytłumaczę, co mnie tak w tym bawi. Generalnie to, że ludzie szukają w dużej mierze jakichś bardzo takich fancy rozwiązań na różne swoje dolegliwości i jednocześnie absolutnie kładą na podstawy leczenia, podstawy profilaktyki, jakby niedopuszczanie do tego, żeby czuć się tak, jak się czują. No i zacząłem zgłębiać takie różne mechanizmy fizjologiczne tego, no właśnie takich mega podstawowych rzeczy. I okazuje się, że te wartości, nawet liczbowe, które się tam pojawiają, bo ja oczywiście mam jakiegoś bzika na punkcie statystyk. Siódemka. Siódemka, tak. Zmianie wiedzy, mądrość, nauka, edukacja. Wow, no po prostu nic się nie ukryje. I w każdym razie okazuje się, że robienie takich na maksa podstaw, które dla ludzi są zazwyczaj po prostu nudne, albo ich w ogóle nie doceniają, no robi niesamowicie dużą robotę. I po prostu o tym ostatnio rozmawialiśmy, dużo o tym rozmawiamy cały czas z moją narzeczoną, z Izabelą, po prostu razem sobie gdzieś tam prowadzimy część naszych pacjentów. No i się okazuje, że z realizacją prac domowych po prostu jest dosyć różnie. Że dużo osób lubi na przykład dostać jakieś zalecenia dotyczące suplementacji, albo dostać terapię, ale gorzej jest właśnie z tym, że no już na przykład wyregulowanie swoich cykli dobowych to jest dramat. Tak, znaczy, wiesz, to nie są też takie prace domowe, że zrobisz i jest zrobione. Jest zrobione, tak. To trzeba po prostu zmienić życie. Tak. Nie? Tak, więc myślę, że dzisiaj sobie byśmy o tym trochę pogadali, dlaczego takie rzeczy są ważne, no i tak naprawdę co możemy dla siebie zrobić zupełnie za darmo. Tak, ale ze swoim zdrowiem i życiem. Dużo osób ma z tym problemem, jakby nie chce tego robić, bo to nie jest sexy. Ja też ostatnio miałem mały upadek zdrowotny. Może nie tak, że bezpośrednio przyczyną tego było po prostu moje niedbalstwo pod kątem higieny życia, ale gdyby ona była na lepszym poziomie, to ten upadek był troszeczkę mniejszy, bo to był taki słaby element. Na przykład jeśli chodzi o mnie, no to rzeczywiście jakość jedzenia mogła być lepsza. Już miałem ostatnio przekminę, mówię, kurde, Patryk, trochę za dużo węgli. Troszeczkę za dużo węgli. Nawet, to wiesz, właśnie mi się ta dyskusja nasza ostatnio przypomina. Nie, właśnie nie chodzi mi o owocki nawet, no nie? Ja sobie kocham owocki, ale po prostu, wiesz, ciasto jakieś, kawiarnia, tylko takich nawet węgli trochę przetworzonych, no nie? Mówię, okej, jakby nie ma nic złego, żebym sobie zjeść ciasteczko, ale może jakiś większy kawałek ciasteczka codziennie, może to nie jest dobry pomysł. A tu jeszcze, wiesz, jakieś tam piwo bezalkoholowe wjechało, a tutaj po prostu jest wieczór, może by jakaś inna przekąska, nie zawsze zdrowa i się tego trochę nazbierało, no nie? Trochę się tego nazbierało i też takie czasami trochę dojadanie pomiędzy posiłkami, no nie? Że jednak, kurde, i te moje tak troszeczkę czułem je tak, że coś tam, delikatnie, no i tam się wydarzyło jeszcze kilka innych rzeczy po prostu i właśnie w tym momencie wychodzę z tego swego zdrowotnego dołka z taką informacją, kurde, jednak o te jedzenie chcę zadbać lepiej, no nie? No bo to jednak chodzi o wytworzenie pewnych nawyków, które po prostu trzymasz później miesiącami, latami, z być może jakimiś małymi odstępami, no bo jakiś wyjazd, coś się dzieje, więc wiadomo, że jeszcze motam ich, jak pojedziesz po prostu na włoskie wakacje przykładowo, nie? Tak, tak, ciężko. Tak. No tak. No więc dobrze jest po prostu sobie budować taką bazę, nie? Tak, więc tak, później tak. Jak się coś od czasu do czasu wydarzy, to jest zupełnie co innego, więc no tutaj ja też myślę, że o samym sobie tak mogę powiedzieć, że się bardzo dużo zmieniło na przestrzeni gdzieś tam mojego życia. Miałem taki z 6-7 lat temu moment, kiedy czułem się w ogóle bardzo kiepsko i zresztą było po mnie chyba widać, że mogłem nie być zbyt zdrowy. To był ten moment? Znaczy tak, też. Na początku to się w ogóle zaczęło od tego, że tak ważyłem trochę za dużo i po prostu poszedłem do lekarza w pewnym momencie dowiedzieć się,
co takiego się może dziać, że jestem ciągle taki ospały, zmęczony, na nic nie mam siły, a przecież prawie nic nie robię. No i po prostu lekarz bez zadawania sobie większego trudu i zresztą bardzo słusznie powiedział, że po prostu no nic dziwnego, prawie w ogóle się nie ruszam, jestem taki o 30 kg za ciężki. No i może od tego byłoby warto zacząć, tak? Więc nie wszystko poszło zgodnie z planem. Znaczy ja oczywiście bardzo ambitnie podszedłem do tematu i pomyślałem, że muszę bardzo szybko schudnąć i bardzo szybko się tutaj wziąć za siebie, no i to poszło tak daleko, że przegiąłem chyba w drugą stronę. Więc później potrzebowałem dużo sam się nauczyć, żeby się z tego trochę wygrzebać. No oczywiście nie samemu, tylko z pomocą różnych specjalistów i od dietetyki, i od treningu, i takich osób zajmujących się, no, powiedzmy, gdzieś tam szeroko pojętą medycyną, czyli gdzieś tam i lekarzy, znajomych osteopatów. No i w sumie raz, że sam się bardzo dobrze wydźwignąłem na tym, to no, też myślę, że zawodowo to całkiem dużo dało. Mhm. Tak, więc nawet czuję, że mam spokojniejsze sumienie, jak komuś mogę powiedzieć, co powinien zrobić, żeby się lepiej czuć, a jednocześnie po prostu robię te same rzeczy. Tak, ale wiesz co, to są takie rzeczy, na przykład wyobrażam sobie, że nie jest takie fajnie brzmiące, że nie wiem, dobrze wyglądasz, ktoś zapyta się ciebie, wow, w ogóle dobrze wyglądasz, co robisz, a ty mówisz, regularnie się odżywiam. Wiesz, brzmi to tak. I regularnie chodzę spać. Regularnie chodzę spać, albo chodzę wcześniej spać. to nie brzmi dobrze, no nie? Albo wiesz, jakby codziennie ćwiczę. Jakby trochę, jakiś mam lekko aktywność codziennie i tak dalej. No to tak brzmi, o, nie fajnie. Ale jakbyś powiedział typu, biorę na suplement XXX. XX i jestem na diecie 1000 kalorii, no nie, po prostu. Albo tak. 1000, głodzę się przez miesiąc, nic nie jadłem. To brzmi, wow, w ogóle, ale super. Szacun, pełna kontrola. Pełna kontrola. Tak, tak, a tutaj właśnie chodzi o takie super najważniejsze rzeczy, które po prostu będziesz codziennie praktykował, które tak naprawdę jeszcze nie dadzą ci efektu, być może od razu, ale na przykład jak sobie spojrzysz na to z perspektywy tam 2 tygodni, miesiąca, 3 miesięcy, to już wow, w ogóle, no nie? Jakby całkowicie się zmieniło. To może zacznijmy sobie od takich rzeczy po prostu super ważnych, jakbyśmy mieli ten podcast dać swoim pacjentom, oni obejrzą, powiedzą, ok, dobra, bardzo ważne punkty, spróbuję sobie je wprowadzić. Może, wiecie co, od razu jak będziecie chcieli wprowadzić te zalecenia, które sam wrzucimy, to może nie wszystkie od razu, bo pewnie nie da się tego zrobić, jak ktoś teraz jest rozregulowany na maksa, i prowadzi nocny tryb życia i w ogóle je głównie KFC, McDonald's i głównie po pracy i tak naprawdę nie ma jakiegoś nawyku, jakiejkolwiek aktywności fizycznej, no to pewnie nie ciężko wprowadzi będzie, tego razu, ciężko nie? Będzie wprowadzić, tak, w ogóle ze wszystkimi zmianami dobrze sobie wrzucać na przykład po jednej rzeczy, po dwie, w zależności od tego, ile mamy do tego przestrzeni aktualnie. Tak, nie? Ale możemy zacząć od rzeczy, wiesz, najważniejszej, która po prostu, jak sobie już wprowadzisz, to reszta się trochę sama układa. Tak, ja bym zaczął od wyregulowania cyklu dobowego. Właśnie, o tym też myślałem. I są też w ogóle takie, spodobało mi się bardzo określenie, że coś jest nienegocjowalne. I są zasady naszego utrzymania naszego zdrowia, które są faktycznie nienegocjowalne i nie da się ich po prostu w żaden sposób oszukać. I to jest spanie po prostu. I spanie jest nie do oszukania. I spanie, i to też nie spanie wtedy, kiedy nam się chce po prostu, bo ktoś stwierdzi, że on lubi prowadzić sobie życie nocne, więc teraz będzie spał od godziny 5 do 12. Tak, to niestety nic z tego. To jest bardzo słaby pomysł. Tak, no nie możemy spać do końca wtedy, kiedy nam się wydaje, że to będzie dla nas dobre, tylko jednak no, te cykle dobowe są normowane przez no, nasze środowisko, czyli po prostu przez rytm wstawania i zachodzenia słońca. Chociażby to, że do naszych oczu dociera najpierw to pomarańczowe, czerwone światło i dopiero później mamy niebieskie, no to też po prostu wpływa na nasz mózg, tak a nie inaczej zaczyna nas budzić. Zmieniają się poziomy naszych hormonów też po prostu w ciągu dnia i to też jest regulowane między innymi przez ten cykl wstawania i zachodzenia słońca, więc gdybyśmy sobie chodzili spać, o której nam się podoba i gdybym ja sobie tak po prostu wymyślił, że będę tak chodzić spać, a nie inaczej, albo na przykład miałbym taką pracę, nie? No to już z pracą jest troszeczkę trudniej. Osoby, które gdzieś tam pracują zmianowo, no to niestety mają ciężką sprawę tutaj, dlatego że
Niestety, no właśnie tego się nie da za bardzo oszukać. Można próbować sobie troszeczkę pomóc jakimiś gadżetami, ale to jakby nigdy nie zastąpi no, takiego naszego prawidłowego rytmu spania, dlatego właśnie, że mamy dwa hormony, które działają naprzemiennie ze sobą, czyli melatoninę i kortyzol. No i kortyzol tutaj myślę, że chyba najbardziej popularny w ogóle hormon w naszym ciele, chyba, zaraz pewnie koło adrenaliny. Wszyscy wiedzą, że ten kortyzol jest tym naszym złym hormonem stresu i mamy go zazwyczaj za dużo albo już w pewnym momencie praktycznie zero. Ale kortyzol ma też swoje dobre strony. No on generalnie nas budzi. Trochę nas faktycznie może napędzać do działania. Wpływa też na naszą gospodarkę cukrową, więc tutaj jest też dosyć istotny ze względu na właśnie ten poziom glukozy we krwi. No i dopiero kiedy ten kortyzol nam urośnie, no to my jesteśmy w stanie wstać bez bólu i bez wrażenia takiego zagubienia we wszechświecie. No i po prostu wstajemy i jest okej. Okay, tak, nie? Jak mamy te cykle dobowe zaburzone, no to niestety, kiedy nam się nie wydziela ten kortyzol w odpowiednim momencie, albo my wstajemy wtedy, kiedy ten kortyzol jest za niski, to mamy jeszcze dosyć wysoki poziom melatoniny. No i jesteśmy zaspani, to jest tak, jakby nas ktoś obudził w środku nocy. I myślę, że tutaj część naszych słuchaczy dobrze zna taką sytuację. Ja to znam tylko obecnie z tych momentów, kiedy na przykład no, wyjeżdżam na wakacje, muszę wstać w środku nocy po to, żeby pojechać na lotnisko na przykład, nie? No to jak muszę o trzeciej wstać, no to faktycznie czuję, jakby mnie, wiesz, ktoś zdzielił skarpetą z mokrym piachem przez głowę. Ale tak rano powinno być to dla nas naturalne, że tylko słyszymy budzik albo w ogóle budzimy się bez budzika. Mi aktualnie jest do niczego w sumie niepotrzebny. Zawsze się budzę kilka minut przed budzikiem. Po prostu zawsze chodzę spać o tej samej porze i wstaję o tej samej porze. I to jest akurat przykład tego, jak to może wyglądać tak naprawdę, jak powinno wyglądać. I to też się oczywiście zmienia w przeciągu roku. No bo jak mamy jesień, zimę, noc jest dłuższa, no to jakby naturalnie nasz organizm też jest troszeczkę nastawiony na to, że jesteśmy w takim trybie bardziej odpoczynku, przetrwania. Dłużej śpimy, jakieś drzemeczki się pojawiają czasami, bo już jest słońce zaszło godzinie 16-17. No tak. Więc jednak dostosowujemy się do troszeczkę tego cyklu okołodobowego, no bo ta doba się jednak trochę zmienia wtedy. Jasne, no tak, ale teraz mamy na przykład lato, no i słońce zachodzi dosyć późno, ale też wstaje bardzo wcześnie, nie? Więc to jest też taki okres, kiedy jesteśmy w stanie trochę więcej robić, trochę tam sobie powiedzmy mocniej docisnąć gaz i powiedzmy faktycznie, no nawet jak popatrzymy trochę na to, jak ludzie kiedyś żyli, jak nie mieliśmy tyle elektryczności, światła, nie było powiedzmy tak łatwo o to wszystko, no to lato to był ten moment, kiedy faktycznie mieliśmy okres zbierania jedzenia, żniw, tak, jakby gromadzenia jedzenia, jakiejś większej aktywności pod każdym względem, a zima to był raczej ten moment, kiedy robiliśmy trochę rzeczy w domu, tylko staraliśmy się troszeczkę jakby przetrwać i sobie do tej wiosny, lata dożyć. Więc w sumie nasze życie też trochę się powinno jakby kręcić wokół tej zmienności takiej rocznej. Nie? Więc też powinniśmy się tak trochę do tego dopasować, że zima jest raczej od tego, żeby troszeczkę odsapnąć. Dokładnie, więc to jest myślę, że kluczowa sprawa, dlatego że jeżeli po prostu już często sobie te hormony wyrównamy, to się okazuje, że łatwiej zapanować na przykład nad głodem, łatwiej zapanować nad jedzeniem, łatwiej gdzieś tak naprawdę już jak mamy ten cykl dobowy w miarę wyregulowany, to się okazuje, że pojawia się przestrzeń na różne elementy. Być może pojawia się jakaś przestrzeń na aktywność ruchową, bo się okazuje, że kurde, wyspałem się, mam trochę mocy, może by poruszać się z rana na przykład. Albo na przykład wprowadzić sobie jakieś takie elementy na przykład wyciszające przed snem, bo na przykład okazuje się, że może fajnie jakieś praktyki, które pomogą mi ten kortyzol zmniejszyć jeszcze, żeby na przykład jakieś elementy treningu uważności, może jakaś medytacja i tak dalej, więc tak. To powoduje, że gdzieś tam już można coś fajnego tutaj upchnąć, więc to jest myślę, że kluczowa rzecz. Tak, albo jeszcze wyjście na przykład na świeże powietrze. Tak. Tutaj też akurat wczoraj przetrzepałem jeszcze trochę badań na temat kąpieli leśnych. To jest myślę, że taka bardzo fajna praktyka. Też chyba rzadko o tym tak myślimy, że wychodzenie do miejsc, które są zielone, bo to może być las i w ogóle las jest pod tym kątem w ogóle kapitalne,
Ale jak nie mamy nawet lasu, to wyjście do parku jeszcze nawet na kilka godzin przed snem, albo jak się już na przykład pomału słońce zachodzi i to też jest dobry moment, żeby sobie na to po prostu w takie miejsce pójść, dlatego że samo przebywanie w zielonym otoczeniu, zwłaszcza jak to jest po prostu w naturze, już sprawia, że nam spada poziom kortyzolu i spada nam ciśnienie krwi. I to tak dosyć istotnie, nie? Też część badań tutaj akurat japońskich pokazuje, że zmniejszają nam się objawy depresji takiej klinicznej i stanów lękowych, więc te osoby, które też pod tym kątem no, cierpią, no to też powinny sobie to wziąć pod uwagę, że to jest w pewnym sensie no, może nie antydepresant, ale na pewno coś, co bardzo sprzyja naszemu samopoczuciu, takiemu mentalnemu też. Japonia chyba zasłynęła z tego, to jest, w ogóle mają taką swoją fajną nazwę na te kąpiele leśne. Shirin-yoku. O, Shirin-yoku. O, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Nie znam japońskiego, ale generalnie nie, ale faktycznie. I o nich nawet zdarzyło się, bo taki kiedyś trafiłem na jakiś artykuł, że lekarze w ramach recepty jakby zalecają właśnie kąpiel leśną. Tak, tutaj... jako fajny wspomagacz prozdrowotny. Tak, u nich to w ogóle już urosło do tej rangi, że w 2019 roku ilość osób, która w wolnym czasie korzysta z tych kąpieli leśnych, już przekroczyła ilość osób, które hobbystycznie sobie zwiedza różne miejsca. Więc to jest ogromna ilość osób, która jest jakby tym żywo zainteresowana i faktycznie z tego korzysta, nie? Tak. No, to jest w ogóle, myślę, że my to trochę naturę nie doceniamy i teraz jakiś jest taki mały powrót. Ja w ogóle, wiesz co, powiem ci jeszcze o jednym swoim pacjencie, teraz przypomniałem, jak mówiliśmy o tym spaniu i kurde, to było widać po prostu, jak cykl dobowy jest ważny, a jak nieprzestrzeganie go może cię zrujnować tak naprawdę, bo to był koleś, który pracował na lotnisku, zawsze w takich godzinach bardziej nocnych, od kilkunastu lat, cały czas. No i pytam się w takim razie, kiedy on śpi, skoro pracuje w nocy? Czy ma tak, że śpi, wraca, jak wróci na przykład? Czy może ma tak, że śpi i potem idzie do pracy? On mówi, że różnie. Raz śpi przed, raz po, raz wcale. I był brak człowieka. Ja no, na przykład mówię, kurde, jakby ja dzisiaj nie jestem w stanie z nim zrobić. Dużo lepsze opcje, bo tak bym poszedł, wyszedł z gabinetu i on by poszedł spać. Tam no go tak. Przez godzinę po prostu trzymał za głowę, no nie? Tak. Maxu się do niczego po prostu nie nadawał kompletnie. Tak. Tutaj no obecnie teraz często się podkreśla też rolę tego, że jeśli spaliśmy kiepsko albo spaliśmy mniej niż 6 godzin z jakichś powodów, to na przykład zupełnie nie ma sensu robienia żadnego treningu. W ogóle jeśli przychodzi nam do głowy, że dzisiaj to jest dzień na to, żeby sobie podźwigać żelastwo, spaliśmy mniej, to w ogóle nie ma żadnego sensu, bo jakby skutki te negatywne przeważają znacznie korzyści, które w ogóle możemy z tego treningu wyciągnąć, więc zamiast tą godzinkę czy półtorej poćwiczyć, to lepiej jest po prostu półtorej godziny pospać. Nie, więc to tutaj jest bardzo ważne. No, to jak długotrwale na nas w ogóle wpływa, no brak spania, no to wystarczy nie przespać ze dwie noce, no to już po samym samopoczuciu się można ogarnąć, jakie to jest fajne, nie? Więc tutaj są pewnie osoby, które się trochę w cudzysłów przyzwyczaiły do tego, że czują się kiepsko i mogą tak tego powiedzmy mocno nie odczuwać różnicy. No bo jak się cały czas czujesz kiepsko, no to w no, tak sumie się trochę gorzej, codziennie no się czujesz gorzej. Się tak? Nie zmieni, nie? Tutaj znowu te wartości liczbowe są takie mocno przemawiające. Wystarczy, że jedna noc jest dużo gorzej pospana. Już nie pamiętam, ale chyba akurat właśnie jeśli nam wpadnie poniżej 6 godzin snu, to poziom kortyzolu rośnie o około 20% następnego dnia, a poziom testosteronu nam spada o około 30%. Wiesz co, ja zauważyłem, że jak mam jedną noc nieprzespaną, tak, nie to, że w ogóle nieprzespaną, tylko przespam 5 godzin spam albo jakiś ten zerwany ten sen był, no i nawet na swoim zegarku widziałem, że ta noc była kiepska, to żeby po prostu potem wrócić na dobre tory, tak. To nie wystarczy jakby kolejna noc, nie? Tylko to trwa na przykład 3 albo 4 dni, żeby po prostu dalej było idealnie, żeby jakby żeby zniwelować super, te skutki po prostu tej nocy takiej mega kiepskiej. Tak. Więc to trwa troszeczkę. No i ja na przykład teraz też czuję po sobie taką różnicę, jak zacząłem bardzo regularnie spać i poświęcać na to właśnie takie między no 7,5-8 godzin. Jakby kładę się o tej samej i wstaję tak samo, więc no mówię tam kilkanaście minut mogę mieć dosłownie poślizgu. Ale jeśli z jakiegoś powodu
nie prześpię tych 8 godzin, tylko nawet właśnie 6 albo 5, to teraz widzę, że jakby ten następny dzień jestem w stanie nadal bardzo produktywnie wykorzystać, podczas kiedy jeszcze tam, nie wiem, 2 lata temu w takiej samej sytuacji, to ja w ogóle już nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, nie? Gdzie no oczywiście chodziłem spać różnie, wtedy mi się zdarzało pójść raz o 22:30, raz chwilę po północy i wstać o 6:00, a jak na przykład wiedziałem, że późno poszedłem spać, to wstawałem o 8:00, nie? Jak nie miałem czegoś ważnego na drugi dzień. Więc jakby tutaj pilnowanie tego, żeby to było tak samo, sprawia, że też możemy sobie czasami jakiś ten dług zaciągnąć i jak najbardziej się z tym zgadzam, że też czuję jakby, że ten następny dzień no nie jest do końca taki, jakbym spał te 8 godzin, ale potrafię sobie w nim jakoś po prostu poradzić bez jakiegoś takiego bardzo mocnego spadku formy, ale też jakieś no, te 2-3 dni czuję, że ma to swoje konsekwencje. No to oczywiście, wiecie, to też ktoś może powiedzieć, o chłopaku, łatwo im mówić po prostu, bo na przykład, nie wiem, nie mają dzieci, które, wiesz, nie karmią piersią czy coś takiego. Na przykład, oczywiście są takie momenty, że może być ciężko zadbać o ten sen, ale też wiem na przykład, że jak już potem ludzie mogliby, to i tak się nic nie zmienia, no nie? No tak. W sensie, więc po prostu zróbmy tyle, ile się da. Ale fajnie powiedzieć o tej aktywności, bo wiem, że dużo osób na przykład też ma coś takiego, że bierze rano wstaje codziennie idąc na trening albo idąc pobiegać, bez względu na to, jaka ta noc była często. Tak. I mają świetną noc, idą pobiegać, ale się okazuje, że posiedzieli troszeczkę 3 godziny dłużej na przykład przy komputerze wieczorem, bo praca, bo coś tam i też wstają o tej 6:00 i idą pobiegać, to nie? I to trzeba się po prostu zastanowić po prostu, czy ten trening ma wam coś dać, czy no na wręcz pewno przeciwnie. Po co on jest, nie? Dokładnie. Dobra, tak. Mamy temat snu, powiedzmy, że jako tak, nawet snu cyklu kodowego załatwiony. What next? No, myślę, że jedzenie jest dosyć ważne. To jest oczywiście znowu bardzo taki temat szeroki i myślę, że bardzo indywidualny, bo nie da się jakby jednej diety czy jednego modelu żywienia po prostu powiedzieć wszystkim, że jest dla nich dobry. Myślę, że to, co jest uniwersalne dla wszystkich ludzi, jakbym miał powiedzieć, co powinni w sumie jeść bądź nie jeść, to jak najmniej przetworzonego jedzenia. I to jestem pewien, że czy ktoś ma dietę bardzo roślinną, czy bardzo w drugą mięsną. Stronę bardzo mięsną, to po prostu ograniczenie przetworzenia tej żywności jest takie tutaj kluczowe. No i poziom nawodnienia jest kluczowy. Bo no właśnie chciałem powiedzieć, że nawodnienie, no nie, bo jednak to jest taka rzecz, o której zapominam bardzo często. Tak. I łapiemy się po co mniej, że po prostu nie jedliśmy, a jednocześnie te pokarmy, które jedliśmy, to też często nie były jakoś super bogate w wodę, bo czasami wiesz, może być tak, że ktoś się po prostu tony warzyw, no nie? No to dosyć często jest tak, że nie pijemy, ale staramy się szukać podświadomie pożywienia, które tą wodę zawiera i przez co jemy za dużo. Jest taki dowcip po prostu, ja nie wiem jak to leciało, ale chodziło o to, że wiesz, że był tam głodny. A tak, i się wiesz, musiał wiadro mówi, wody wypić. Tak, wiadro wypić i mówi, że już nie chce. No, tak. Ale to coś w tym jest po prostu, że czasami po prostu wypijesz szklankę wody, strzelisz i okazuje się, że to jednak nie, to wytrzymam to obiadu na przykład, no nie? Za godzinkę i tak dalej. Więc nawodnienie, mnie w ogóle bardzo kiedyś przekona argument, jeśli chodzi o nawodnienie, że jak jesteś tam odwodniony ileś czasu, to po prostu twoje reakcje są takie, jakbyś był na przykład po tam iluś tam konkretnych tam, wiesz, alkoholu, dawkach. A, no że nie? Masz opóźnioną reakcję. Więc tak. To na przykład w ramach prowadzenia samochodu, mówię, kurde, nie pijesz tak naprawdę, twoja reakcja jest taka sama, jakbyś po prostu miał na przykład pół promila, no nie? Pół promila, więc sobie, kurde, no nieźle. Tak. No musimy tutaj też po prostu myśleć o tym, że nasze ciało się po prostu głównie z tej wody składa. I to tak, do mnie ten argument też nie do końca trafiał, jak sobie to wyobrażałem, także no tak, no jakby po prostu jestem z wody, no i jakby tyle, ale jak myślimy o tym, że no przecież z wody to składa się w ogromnej mierze nasza krew i nasza limfa, więc płyny, które no mają nam dostarczać energii i usuwać toksyny z całego naszego ciała, no to jeśli mamy po prostu tą krew gęstą i nawet nam brakuje po prostu płynu do tego, żeby ta limfa sobie płynęła w odpowiedni sposób, no to gromadzimy po prostu trochę więcej produktów przemiany materii, no jesteśmy mniej dotlenieni, no bo gęstej krwi, no jednak trochę trudniej
przepchnąć się w stronę do tych drobnych naczyń i po prostu przetransportować tlen do samych komórek, nie? Więc wtedy jakoś, jak popatrzyłem na to w takiej skali mikro, że ta woda też nam jest bardzo potrzebna, no to dopiero miałem takie okej, to chyba jednak musi być ultra ważne. Tak. I często też powinniśmy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy nam się już chce pić i wyraźnie czujemy pragnienie, to prawdopodobnie już jest nawet dosyć późno, że powinniśmy tą wodę wypić dużo, dużo wcześniej. Bardzo fajny patent ostatnio też mi tutaj Iza sprzedała. Dla osób, które nie lubią pić wody i są tutaj oporne, bo wiele razy słyszałem, że a ile to problemu? Pracujesz przy biurku, stawiasz sobie butelkę, 1,5 litra, no i po prostu do końca pracy musisz tą wodę wypić. Większość osób po prostu nawet tej butelki nie otwiera. Mhm. Lepszym pomysłem jest otworzenie sobie, znaczy postawienie sobie karafki, nalanie tam jakiejś całkiem przyjemnej wody, taką jaką lubimy. Może być jakaś fajna mineralna woda, wrzucenie sobie tam paru plasterków cytryny, pomarańcza, jakiejś mięty i w tym momencie będzie nam po prostu szkoda tej wody nie wypić tego dnia, no bo inaczej musisz ją po prostu wylać. Mm-hmm. Więc i tak cię to kosztuje przynajmniej później fatygę wylania tego wszystkiego i wtedy wypijesz. Tak, ale to w ogóle dorzucenie z jakiegoś takiego bajeru, no nie? Na przykład, że wiesz, fajnie pachnie, lepiej smakuje, tak. Estetycznie wygląda. Tak, 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 tak. I można jakoś urozmaicić sobie to troszeczkę. A ja też dorzucę, jeśli chodzi o żywienie, może pod kątem jakiejś takiej regularności, dlatego że dużo osób po prostu je, kiedy po prostu jest głodne na przykład. To może nie jest jakoś specjalnie złe, ale na przykład okazuje się, że te bycie głodnym jest na przykład o godzinie 22, na przykład 21, na przykład kiedy wraca sobie na przykład po pracy. To akurat nie trzeba dietetykiem, żeby na przykład takie zalecenie komuś dać pod kątem po prostu jedzenia w miarę regularnie, ale na przykład nie obiadanie się na noc. Więc to rzeczywiście tak sobie dawkować, że okej, śniadanko, fajnie na przykład dobrze sobie zjeść, aczkolwiek to nie musi być tak na przykład, że kiedyś było tak powiedziane, że nie może być bez śniadania. Niektórzy po prostu dobrze sobie radzą na przykład bez śniadania i nie sobie radzą kiepsko, więc to trzeba też dowiedzieć się, czy mi śniadanie służy, czy nie służy. Też może jakie śniadanie mi służy, czy ja po prostu lubię na przykład sobie zjeść płateczki owsiane, jakieś inne rzeczy i to jest dla mnie fajne, czy ja może po prostu potrzebuję bardziej śniadania jakiegoś białkowo-tłuszczowego, jakieś jajeczniczki, boczuszka i czegoś takiego, więc trzeba sobie jakieś swoje fajne rzeczy znaleźć. Ja w ogóle jestem fanem śniadań i to jest dla mnie najciekawszy posiłek dnia tak naprawdę. Tak, ja akurat późne też tak śniadanie. Mam, że nim wcześniejszy posiłek, tym większy i później już tak na kolację to w sumie mogę nie jeść. Tak, nie? Później teraz jak zapomnę, to się nic nie stanie. Nie? Całkiem fajnie na przykład mi się sprawdzało. Nie wiem, jak to pod kątem badań wygląda, czy to jest lepsze niż normalna dieta, czy nie lepsze, jak to w ogóle wygląda, ale żywienie się w ogóle w okienkach żywieniowych mi całkiem roboty robiło. Szczególnie w takich, no, takich 8-10 godzin jedzenia, później niejedzenie przez kolejne dobę. I to mi się na przykład fajnie sprawdzało dość. Więc może też komuś to bardzo dobrze siądzie. I tak naprawdę wchodzimy sobie na punkt numer 3. Myślę, że to będzie punkt numer ostatni dzisiaj. Mianowicie to też ciężko bez tego jest funkcjonować jakkolwiek. Aktywność jakaś, jakkolwiek tak naprawdę. Bo nawet już może nie będziemy, wiesz, tutaj, że o, fajnie byłoby, żeby to były takie dwa treningi w ciągu tygodnia, że ci tętno wzrośnie, jak tu WHO mówi, aktywność spontaniczna, po prostu, żeby tego ruchu było dużo, no nie? To może być chodzenie, to może być jakiś taki rozruch a la yoga, to może być po prostu jakiś trening zaplanowany, że ktoś idzie sobie na konkretny trening, dźwiga sobie żelastwo i tak dalej, ale jest bardzo dużo osób, które tego ruchu praktycznie w ogóle nie mają. I jakbyśmy podczepili jakiś krokomierz, to by się okazało, że to jest po prostu dużo, dużo, dużo za mało, żeby utrzymać jakikolwiek stan zdrowia. Mówisz o limfie teraz. Oprócz tego, że pijemy wodę i jest fajnie, no to ona potrzebuje po prostu ruchu w stawach. Krew żylna w sumie w dużej mierze też, nie? Potrzebuje, żeby się tam troszeczkę człowiek poruszał. No w ogóle cały jakby ten nasz układ taki energetyczny, czyli nasza ta biochemiczna strefa też po prostu potrzebuje naszego ruchu. No tak jak sobie po prostu popatrzymy, z czego my jesteśmy złożeni, no to głównie z tego aparatu ruchu. Mhm. Nie? Więc wykorzystujemy dziennie, znaczy produkujemy dziennie ATP właściwie tyle, co ważymy. Więc no powinniśmy z tego faktycznie korzystać. No i tutaj... No znowu, badania pokazują, że
Jak ruszamy się bardzo mało, no to wpływa to właściwie na każdy aspekt naszego życia, od tej strefy mentalnej poprzez to, że no ryzyko przedwczesnego zgonu, czy z powodu takich sercowo-naczyniowych, czy metabolicznych, no po prostu gwałtownie rośnie. No więc powinniśmy tak no przynajmniej te 150 minut aktywności w tygodniu mieć. Ona może być różna i tutaj trudno też każdemu zalecić, że wszyscy powinni robić cardio albo wszyscy powinni robić trening oporowy. Myślę, że to trochę zależy raz, że od naszych preferencji i dwa, trochę od sytuacji, w której jesteśmy. Myślę, że tutaj też warto troszeczkę dobrać to, no właśnie poza preferencjami, po to, czy z czymś mamy problem. Bo na przykład osoby, które chciałyby zadbać bardziej właśnie o ten układ krążenia, no to powinny jednak skupić się troszkę bardziej na tym wysiłku takim aerobowym, więc to nie musi być od razu jakieś bardzo szybkie bieganie, sprinty, tylko raczej może to być intensywniejszy spacer, może być pływanie, może być jazda na rowerze i ona znowu nie musi nam się w ogóle kojarzyć ze sportem. To może być to, że wsiądziemy na rower i po prostu sobie będziemy się na tym rowerze poruszać zamiast jechać samochodem do pracy, nie? Więc to już samo w sobie może być taką aktywnością, którą sobie to w ten czas wliczymy. Z kolei na przykład osoby, które z jakichś powodów są bardziej narażone na szybszą utratę masy kostnej, no to ten trening oporowy tutaj robi bardzo dobrą robotę, nie? Osoby z jakimś obciążeniem takim metabolicznym też dosyć dobrze zazwyczaj reagują na ten trening taki oporowy. W ogóle najlepiej to sobie to troszeczkę wymieszać. Więc myślę, że jeśli mamy do tego przestrzeń, a jeśli nie mamy, no to powinniśmy tak czy owak sobie tak zagospodarować, żeby jednak ten czas po prostu znaleźć, żeby trochę dłużej pożyć, więc też możemy o tym myśleć jako po prostu o inwestycji, że jeśli nie będę teraz poświęcał czasu na aktywność fizyczną, no to po prostu będę żył krócej, więc jakiś tam czas na to mam. Albo wydłużę sobie życie, ale część poświęcę na aktywność, albo po prostu żyję krócej. Tak, no to w ogóle też jest nienegocjowalne w pewnym sensie. Tak naprawdę te trzy rzeczy, o których mówiliśmy, to jest po prostu fundament. To nie ma co za bardzo negocjować, to można negocjować, typu no, dziś idę na spotkanie, imprezę, więc będę spał krócej, ale jutro wracam normalnie do, wiesz, tutaj. Albo jadę na wakacje na tydzień, więc będę po prostu jadł pizzę i makaron po prostu bardzo dużo, no bo kocham włoską kuchnię i będę na przykład we Włoszech. No ale wracam i znowu to samo, no nie? No bo się okazuje, że jeżeli po prostu no, nie ma czegoś takiego, że wiesz, że ktoś na przykład rzeczywiście całkiem nieźle funkcjonuje. To znowu ta zasada Pareto mogła być, no i w 80%, no nie, żeby jednak pilnować tego mniej więcej. Dokładnie. I też nie fiksować się, no bo po prostu życie się toczy i będą czasami momenty, że będzie trudno to zrobić, a będą momenty, że będzie to niemożliwe zrobienia, bo komuś się na przykład dziecko urodzi, sorry, ale ze spaniem i z ruchem to na razie może zapomnieć. No ale ono oczywiście, to dziecko wyrośnie prędzej czy później, dzieci najczęściej rosną i są samodzielne później, więc raczej później tak. Można wrócić z powrotem. Tak. Ale te rzeczy po prostu powinny mieć miejsce i o tym powinniśmy sobie rozdawać sprawę. Tak. Tu jest, wiesz co, bardzo dobry przykład też tego, jak to jest w okresie świątecznym. Okay. Dużo osób twierdzi, że przytyło przez święta. Nie? No ale święta to są w sumie 2 albo 3 dni, jak myślimy o grudniowych świętach, gdzie później wszyscy wchodzą na wagę i Jezu, co się wydarzyło. Okazuje się, że kiedy badano właśnie różne populacje ludzi i ci, którzy przytyli, to okazuje się, że oni sobie po prostu popuszczali pasa już od początku grudnia. Okay. Czyli z takim zamysłem, że dobra, i tak przytyję w te święta, więc już od początku grudnia było ładowanie, po prostu cały na straty, więc zamiast 3 dni takiego no, mentalnego luzu i po prostu jedzenia, co mi po prostu się spodoba, to już od początku, czasami od przełomu gdzieś tam listopada, grudnia i już z tym nastawieniem przygotowywania się do świąt znacznie przekraczali swoje zapotrzebowanie. Nie? Więc myślę, że to bardzo fajnie wpasowuje się, no i oczywiście ta druga grupa, która po prostu jadła ile chciała w święta, w ogóle nie odnotowała żadnej zmiany w masie ciała. Nie? Więc to znowu pokazuje to, że jeśli oczywiście mamy sytuację, gdzie mamy wesele,
gdzieś tam jakieś urodziny, coś takiego się wydarzy. Mamy urlop po prostu i też chcemy sobie trochę odpocząć i spróbować czegoś lokalnego i tak dalej, no to nie ma w tym absolutnie nic złego. No tylko jednak powinniśmy o tym myśleć, że jak na co dzień trzymam się swoich zasad, to później mogę sobie od tego zrobić odstępstwo. Tak, ale wiesz co, kurde, to też jest, to też nie powinno być tak, że się po prostu męczę. Wiesz, że to życie, jakby tak. Wprowadzenie tych trzech zasad, to mnie po prostu męczy. No to tak, powinno być no spokojnie. Po prostu... Ja myślę sobie, idę na wesele. Mhm. Ja wesele traktuję na przykład jak po prostu normalny wieczór, gdzie ja po prostu jest o godzinie 18, jest kolacja, mhm. Ja tą kolację zjem, mhm. Zjem sobie deserek, no tak. Owocki jeszcze jakieś. No a później praktycznie nie jem, no bo no tak, no ruszam się. Normalnie na co dzień też normalnie nie funkcjonuje. Nie? I później mówię, a dobra, to coś jeszcze tam zjem, bo jednak, mhm. Jednak tego, nie wiem, tańczenia było sporo i tak dalej, więc coś tam jeszcze dojem lekko. Tak. Ale wstaję rano i po prostu jest normalny dzień. No, i jem śniadanie tak. Albo nawet trochę później, bo w sumie no, jadę o północy, no, mhm. Znaczy się nie jem o północy, tak. Więc jeszcze sobie poczekam, zjem śniadanie nie o 10, tylko 11 na przykład. Tak. Nie? A to też może dlatego trochę, że nam się jedzenie kojarzy z jakąś formą rozrywki i mhm. Mamy do niego taki bardzo emocjonalny stosunek, nie? Że to mhm. Jest nagroda za coś. No właśnie. A więc to w sumie nie jedzenie tak powinno tak być takim raczej naszym paliwem. No oczywiście fajnie, jeśli nam to smakuje i sprawia nam jakąś przyjemność, ale nie powinniśmy się jedzeniem ani nagradzać, ani karać w żaden sposób, bo to nam powoduje, że mamy tą relację z jedzeniem po prostu zaburzoną. Tak. Tutaj akurat praktycznie wszystko sam przerabiałem. Ja też byłem na różnych restrykcyjnych dietach i trenując do zawodów i wtedy jak próbowałem właśnie sobie gdzieś tam schudnąć i dużo takich rzeczy na sobie przerabiałem i też po prostu polegało to na tym, żeby znaleźć taki model żywienia, w którym, który jest dla mnie dobry i ja w ogóle nie czuję, że jestem na diecie. No to wtedy jest po prostu najlepiej, nie? Okay. Kiedy to się staje twoim dla ciebie tak bardzo okej, że po prostu sobie tak z tym żyjesz. No. Tak samo z aktywnością fizyczną, żeby to też nie było coś, że a, bo tutaj ktoś fajne, powiedział, no że trening taki na siłowni to będzie najlepszy, więc ja teraz nienawidzę chodzić na siłownię, ale chodzę, bo on jest najlepszy. No to lepiej po prostu sobie zastanowić się na tym, jaką ja lubię aktywność fizyczną, ewentualnie której nie lubię najmniej i mogę się po prostu na nią zgodzić i ją po prostu polubić. No bo wtedy będę mógł to zaadaptować długoterminowo. Wiesz co, tylko ja bym tą aktywność z tych trzech rzeczy, jakby ktoś miał wprowadzać, wprowadzę rzeczywiście te rzeczy po kolei, bo się okazuje, że po prostu już, bo dużo osób na przykład nie lubi aktywności, bo nie ma w ogóle mocy, bo po prostu beznadziejnie się odżywia i w ogóle ma niewyregulowany cykl dobowy po prostu. I oni po prostu no, nie są w stanie wygenerować po prostu chęci, nie mają w ogóle chęci, nawet im to przez głowę nie przejdzie. Ale się okazuje, że już wiesz, ten cykl jest wyregulowany i te hormony troszeczkę już są bardziej stabilne i twoja krzywa cukrowa już się zachowuje jakoś bardziej normalnie po prostu, bo ty się odżywiasz troszeczkę lepiej, to się okazuje, że o, no to jest moment, kiedy na kogoś na przykład nie trzeba za bardzo zachęcać, tylko mówi o, bym się poruszał, no nie? Albo pójdę na rower. Albo coś tam, wiesz, chyba, że mamy nawyki takie, że kolejnego. Po prostu, tak, no. że powiedzmy moc już jest, a my i tak nie chcemy, no to dobrze byłoby jednak zwrócić uwagę, nawet no, dlatego też mówiłem o tym wcześniej, że to nie musi być od razu sport i nie musimy sobie wybierać dyscypliny, którą będziemy trenować, tylko po prostu pojechać na rowerze zamiast pojechać samochodem, albo po prostu pójść na spacer, może nawet do jakiegoś dalszego sklepu na zakupy niż do tego na dole, który mamy na osiedlu, no też jest jakąś formą aktywności fizycznej. I to jest tak samo okej. Okay. Tak. Piesek, spacer z pieskiem, super jest sprawa. Zupełnie spoko. Polecam z dziećmi. Z dzieci też są spoko. Dobra, słuchajcie, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, co by się mogło jeszcze pojawić z takimi sztandarowymi rzeczami, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, tak o wiecie, basic, fundament, podstawa, bo może czegoś zabrakło, albo dla was jest coś super ważnego, pewnie ludzie powiedzą o relacjach gdzieś tam, które są bardzo istotne, no cel życia, żeby mieć fan, czekamy słuchajcie na takie rzeczy, żeby się troszeczkę więcej o tym napisali. I tyle, słuchajcie. I widzimy się w kolejnym materiale. Bardzo było miło was tutaj, nie wiem, gościć w waszych radioodbiornikach. Tak, telefonach, smartfonach, whatever, na czym oglądacie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie jeszcze odcinkiem wakacyjnym, tak? Bo teraz mamy odcinki wakacyjne, aczkolwiek pogoda za oknem jest jak na lipiec, taka se. Chyba nawet pada deszcz. Wspaniale. Wspaniale. Jest tak refleksyjnie troszeczkę było. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao. Thank you.